Patrz, autka tu są drewniane. Helikoptery, samoloty, fajne. Masz koszulki, patrz. Ten iPhone się tu. Ale za dymę robi. Ale fajnie, ja bym się takim czymś przejechała. Mind, 'cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything.
witamy z pikniku militarnego w Tarnowskich Górach. Zapraszamy do oglądania. To są różne sztandy z ubraniami, z gadżetami militarnymi. Ale się ciepło robi. Beczki. Fajne, nie? Te kurtki misiowe. No, Top Gana. Tom Cruise. Wersja podstawowa, 300. Nazywamy Flayers. Z nadrukiem i rzepami 400. Ale fajne. Oczywiście dmuchańce dla dzieci. Masker, co by się nie nudziły. Stary wóz strażacki. Czołg na lawecie. Tu jest cennik za przejazd czołgiem. Grubo, nie? No ale to trochę pali, nie? Ale przygoda jest. Fajnie. Patrz, to jest ten Jeep Mini. Jedziesz gdzieś? O, ale armata Monika, nie? Haubica. Tylko na żółtych rejestracja. No bo to zabytki są. Patrz tego. No wiem, już go wcześniej chciałam. Z tego dużo, jak to jest? Ale to jest Predator. Nie wiem. Kamuflaż. Tam jeszcze z tyłu jakieś autko są. Nie wiem. Ale zadyma. Ale fajna kierowca. 15. O, jak Państwo widzicie na załączonym obrazku, spełniamy wszystkie normy euro. Euro 4, Euro 5 i Euro 6 pojazdy są dopuszczone do ruchu po autostradach. Zresztą trudno ich nie dopuścić, a poza tym same sobie dopuszczają ten ruch. Gdyby ktoś chciał wiedzieć, ile spala ropy czołg T-55, to taka informacja, że trzeba mieszkać blisko stacji benzynowej 600-700 litrów na 100 km w czasie jazdy w warunkach polowych. Czołg T-55. Przyjmuje się, że w motogodzinach mówiąc to jest 100 litrów ropy na godzinę. My tutaj organizując dla Państwa przejażdżki wczoraj i dzisiaj spalimy około tony ropy. To tyle można sobie wyobrazić, jak to sobie. I'm so gone, no I'm never turning back.